Nowe materiały. No nie ukrywam, że jest to pewnego rodzaju moja pasja, ponieważ te materiały naprawdę zmieniają życie. Zmieniają życie oczywiście na korzyść, to znaczy żyjemy coraz lepiej, coraz dłużej, coraz wygodniej. Mamy wspaniałe meble, które się ani nie rysują, ani już nie ulegają uszkodzeniom. Mamy wspaniałe samochody, które są z każdym dniem lepsze i tak dalej, i tak dalej. Między innymi jest problem właśnie z tymi samochodami, no bo taki samochód stoi sobie na przykład na ulicy czy w ogródku i w pewnym momencie pokrywa się lodem lub śniegiem i to nie jest takie bardzo sympatyczne, trzeba drapać, często nie ma czym, niektórzy kartą kredytową, ale to nie jest chyba najlepszy pomysł. No a może by tak samochody bez drapania, zwłaszcza że to nie jest problem tylko samochodów, a bardzo często samolotów i nie tylko kwestia drapania, ale również tego, co osadza się na przykład na szybie tego samochodu. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem doktorem inżynierem Bartłomiejem Przybyszewskim z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie inżynierze, to pan pracuje, albo może pan już właściwie opracował rozwiązanie, które no właśnie w pewnym sensie zmieni nasze życie, w każdym razie w tym zakresie walki z oblodzeniem lub też z mokrymi, no z kroplami deszczu na przykład. Dokładnie. My tutaj na Wydziale Inżynierii Materiałowej już od ponad 7 lat zajmujemy się takimi powierzchniami, które albo ograniczają powstawanie lodu, czy też nawarstwianie lodu na różnych powierzchniach, głównie na samolotach, bo to tam jest ten problem jest bardzo kosztowny i niesie za sobą szereg różnych innych konsekwencji. Ale również, jeżeli on już ten lód się osadzi, to jest go bardzo łatwo usunąć. Dążymy do tego, żeby ten lód dało się usunąć jakby pod własnym ciężarem, tak? Żeby nie potrzeba było żadnej dodatkowej energii czy też siły, żeby się go pozbyć z powierzchni. To jest cudowna sprawa, trzeba by. Tu można by zacytować dwie sprawy. No po pierwsze, słynną katastrofę śmigłowca, którym leciał premier Miller, który na skutek właśnie oblodzenia wlotów powietrza no, po prostu spadł. No i wtedy na szczęście pilot zrobił tak zwaną autorotację, czyli no, te skutki nie były aż tak tragiczne, jakie mogłyby być. Druga sprawa to jest samoloty, które zimą startują na przykład od nas z Okęcia, no i wtedy muszą trafić na taką specjalną płytę. Tam podjeżdżają potężne maszyny i spryskują cały samolot płynem, który likwiduje takie oblodzenie. No ale to kosztuje. Dokładnie tak. Tak jak pan już powiedział, mamy dwa aspekty, które próbujemy rozwiązać. Pierwszy to jest bezpieczeństwo, no to jest niepodważalne, ponieważ lód w trakcie lotu no może powodować raz, że zmiany aerodynamiczne samolotu, dwa, że blokować pracę różnych czujników i tak dalej. Ale druga rzecz to No jest to, co i ciężar, przecież to są ciężar, no tony. oczywiście ciężar to jest druga rzecz. No i właśnie ekonomia, to co pan mówił, ekonomia to też jest duży problem dla branży lotniczej, no bo obecnie istniejące systemy antyobledzeniowe, które są, no potrzebują energii, czy to energii elektrycznej, czy też wykorzystują jakieś gorące powietrze z silników, to wszystko kosztuje, tak? I oni dążą do tego, żeby za pomocą bardziej takich pasywnych metod, czyli nie potrzebujących energii do działania, tego lodu się pozbyć. Problem w tym, że to trzeba by nałożyć jakąś powłokę. Jaką i z czego? Otóż obecnie stosowane powłoki na samolotach, które no nie do końca się sprawdzają w kwestii tego właśnie antyoblodzenia, są polimerowe i tego my nie zmienimy jako inżynierowie, więc my próbujemy modyfikować to, co już istnieje. To jest najprostsze, bo nawet jeżeli opracujemy coś nowego, no to pewnie pan wie, branża lotnicza jest na tyle hermetyczna, że będzie ciężko to wprowadzić u jakiegokolwiek producenta. Więc to dalej byłyby powłoki polimerowe, z tym, że modyfikowane związkami, które właśnie ułatwiają zarówno usuwanie wody, jak i usuwanie lodu z powierzchni. No są to związki silnie hydrofobowe, bardzo często zawierające związki krzemu, związki fluoru, do których, no mówiąc kolokwialnie, których woda się boi i jest odpychana z powierzchni takich powłok. No dobrze, a zaraz, no to a może by normalnie posmarować jakimś tłuszczem i też by to była powierzchnia hydrofobowa.
Tak, aczkolwiek no, tutaj branża potrzebuje rozwiązań trwałych. My się skupiamy właśnie na badaniu również trwałości takich połowok, no bo nie jest problemem, właśnie tak jak pan mówi, można to posmarować parafiną, woskiem, czymkolwiek, tylko że po jednym starcie to już tego by nie było. I to jest właśnie też problem tego procesu odladzania na płycie właśnie lotniska. To, co jest natryskiwane na samolot przed startem, to ma działać tak naprawdę 15-20 minut i później tego nie ma. A naszym celem jest to, żeby takie rozwiązanie było trwałe, no co ograniczy raz, że koszty, dwa, że też wpływ no, na środowisko, bo nie ukrywajmy, to czym pokrywany jest samolot, no to nie ląduje nigdzie indziej jak w naszej glebie, a nie jest to tak do końca zdrowe, jakby się wydawało. To z czego buduje się takie powierzchnie? Co jest, że tak powiem, podstawą? Podstawą jest po pierwsze właśnie skład chemiczny, czyli potrzebujemy pierwiastków, które są silnie hydrofobowe, to już mówiłem. Druga rzecz to też jest rozwinięcie tej powierzchni. To są dwie takie, właśnie skład chemiczny i profil powierzchni, to jest coś, co wpływa nam bezpośrednio na zwilżalność. I dzięki temu, jeżeli połączymy jedno i drugie, to te krople mają ułatwiony właśnie łatwiej uciekają nam z powierzchni. A przez to też no, opóźniony jest na przykład zarodkowanie lodu i tak dalej, tego lodu później przez to jest również mniej. Jeżeli Państwo zastosują taką powłokę, zakładam, że ona jest trwała. Czy ona jest bardzo droga? Nie, to znaczy, zależy, bo to są różne rodzaje tych powłok i właśnie zależy, czym ją zmodyfikujemy. My w naszej pracy staramy się być jak najbliżej przemysłu, jak najbliżej właśnie producentów, czy też fabryki samolotów, no a oni nie lubią podnoszenia kosztów, dlatego też zarówno metody modyfikacji, jak i składniki, których używamy, staramy się, żeby one znacząco nie podnosiły ceny farby, no, która i tak już jest wyjściowo wysoka, no bo niestety to mówimy o produktach, które kosztują, nie wiem, już teraz komercyjnie na przykład $400 za litr. Ale jeżeli taka powłoka powstanie, mam nadzieję, że to już będzie niedługo, czy da się to zastosować w samochodach? No bo w samochodach mamy problem, no nie taki duży jak w samolotach, ale jednak no, nie lubimy tego skrobania, tego czegoś. No, a poza tym, zamiast zużywać często litry całe płynu do spryskiwaczy, no, może by dało się właśnie taką powłokę założyć i to by samo spływało. Czy w sumie w branży samochodowej już pewne rozwiązania istnieją, zarówno te mniej trwałe, no bo woskowanie samochodów to już znamy od wielu, wielu lat, ale obecne są też już teraz powłoki ceramiczne, które no, są dużo droższe, aczkolwiek ich trwałość już jest dużo dłuższa, tak? Takie powłoki nakładane mogą nam siedzieć na lakierze nawet 5 lat. Oczywiście też to nie jest tak, że one działają w 100%, trzeba je odpowiednio utrzymywać, trzeba również dbać i najpierw o lakier, później o takie powłoki, ale te rozwiązania już tak naprawdę są w branży samochodowej. Ale jeżeli osadzi się szron na szybie, czy lód wręcz, no to cóż, drapanie to by od razu zlikwidowało tę powłokę, a może się nic nie osadzi. No. Do tego dążymy, aczkolwiek no, szczególnie z szybami to jest problem właśnie z przezroczystością tego, tak? Bo tu jeżeli nakładamy powłokę, to mimo wszystko ta transparencja może się trochę zmienić. I z szybami no, to jest tak nie do końca taka prosta sprawa. No poza tym jeszcze używamy przecież wycieraczek, to oczywiście Ale uszkadza. producenci samochodów na szczęście też już mają rozwiązania na to, co prawda nie w formie powłok, ale już nawet w przednich szybach mamy ukryte takie cienkie elementy grzejne, które pozwalają bardzo szybko taki lód roztopić. Jakie inne ciekawe prace prowadzą Państwo na Wydziale Inżynierii Materiałowej? No takie, które dotyczą właśnie tego rodzaju powłok. No tak jak pan na wstępie we wprowadzeniu powiedział, problem oblodzenia to jest nie tylko samoloty, nie tylko samochody. Bardzo dużym problemem też jest oblodzenie na przykład łopat turbin wiatrowych, ponieważ te łopaty nam się wydaje, że one z daleka są takie małe, tam się wolno obracają, ale No tak daj naprawdę takie wiatraczki. tak, takie wiatraczki. Tak naprawdę te elektrownie wiatrowe są bardzo duże i
problem oblodzenia, szczególnie w takich krajach, na przykład Kanada, gdzieś tam na północy, w Szwecji, jest duży, ponieważ ten lód raz, że powoduje zniszczenia erozyjne, dwa, że no może też być niebezpieczne, jeżeli taka ogromna łupa lodu się oderwie, to może no jest niebezpieczne dla otoczenia, tak? Druga rzecz, że przez ten lód są zwiększone, trzeba zwiększyć jakby ilość planowanych serwisów. No wiadomo, przerwa w produkcji to są straty ekonomiczne, więc to zastosowanie takich powłok również w branży energetycznej mogłoby by zwiększyć wydajność tych urządzeń. Tak samo ostatnio bardzo popularne są elektrownie offshore'owe, czyli na wodzie, tak? Wiatraki właśnie stawiane na wodzie, w morzu. Tam również są regiony na świecie, gdzie jest problem właśnie oblodzenia, nie tylko oblodzenia, ale właśnie tej erozji, które między innymi lód powoduje. Oprócz erozji to również są problemy związane z korozją i tak dalej, ale tam tego typu powłoki również by się sprawdziły. No, czyli ciekawe rozwiązania, które pan czy państwo opracowują, ale pytanie, kiedy to wreszcie będzie, bo my zawsze słyszymy, że uczelni pracują, już, prawda, są w trakcie, ale kiedy zobaczymy taki naprawdę efekt? No to tak jak już wspomniałem, niestety, przynajmniej tak jak ja głównie działam, współpracuję z branżą lotniczą, ta branża jest dosyć hermetyczna, bo nie dość, że musimy przekonać po pierwsze producenta samolotu, to po drugie musimy przekonać też właśnie producenta samej farby. Druga rzecz to jest otrzymanie wszelakich certyfikatów, które pozwolą nam w ogóle położyć to na samolot. No to są lata, ja nie będę ukrywał, my się tym zajmujemy tego typu powłokami od, żeby pana nie oszukać, od 8 lat. I ta certyfikacja to jeszcze jest daleko, więc to nie jest tak, że to będzie za rok czy dwa. Bo tak to wygląda. No ale w samochodach albo w tych turbinach wiatrowych to może być szybciej. Zgadzam się i mam nadzieję, że wyniki jakieś takie konkretne będą na przyszłym roku, ponieważ właśnie realizujemy między innymi jeden projekt, gdzie takie powłoki nakładamy na drony, na skrzydła dronów, aczkolwiek nie takich dronów, jak wszystkim się kojarzy, to są takie tam kwadrokoptery z małymi silniczkami, tylko po prostu bezzałogowe, ale praktycznie takie awionetki. I właśnie niedługo będziemy robili testy takie bojowe, powiedzmy, czyli w rzeczywistych warunkach. I myślę, że właśnie w takich mniej wymagających branżach, jak właśnie energetyka, to myślę, że to już jest kwestia kilku lat, a nie kilkunastu. A zatem życzę panu, państwu sukcesów, tego, żeby się jak najszybciej udało uzyskać owe pozwolenia, zgody, certyfikaty, żebyśmy mogli wszyscy skorzystać z tego. Bardzo dziękuję. No, życzę tego sobie i również państwu. Dziękuję panu za rozmowę, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.